Proszę bardzo, proszę o zabranie głosu pana senatora Bogdana Pękę. Panie marszałku, Wysoka Izbo, szanowni goście. Pozwalam sobie zabrać głos w związku z projektem uchwały, bowiem myślę, że trzeba też powiedzieć o niektórych aspektach 25-lecia istnienia samorządu terytorialnego krytycznie. Ja byłem w swojej karierze politycznej wybranym członkiem pierwszego sejmiku krakowskiego. Byłem także radnym gminnym. Potem jeszcze raz byłem wybrany do sejmiku. Samorząd znam dość dobrze. Obserwuję go zresztą na co dzień. To, co szczególnie dzisiaj w obliczu tego projektu, który mamy uchwalić jako właściwie datę odświętną, rzuca bardzo poważny cień, no to ostatnie wybory. Proszę Państwa, dzisiaj mamy 2,5 tygodnia i jeszcze nie ma wizualizacji wyborów. Coś niebywałego. Ja już nie mówię o tych wszystkich drobnych skandalikach i skandalach, ale każdy człowiek uczciwy musi przyznać, że wybory samorządowe w warstwie wyborów proporcjonalnych, a więc do sejmików i do powiatów, nie były zgodne z wolą wyborców. To po prostu jest fakt. Jeżeli ten fakt nie zostanie w pełni wyjaśniony, to erozja zaufania społeczeństwa polskiego do władzy będzie postępowała, tym bardziej, że w obszarze samorządu oprócz wielce efektywnych i zadowalających zjawisk pojawiają się zjawiska negatywne. Jak sądzę, debata o tym, czy powinna być kadencyjność w wyborze wójtów, burmistrzów, prezydentów, jest dzisiaj jakby przesądzona. Musi być. Bo nawet jeżeli jakiś wybitny gospodarz, wybitny prezydent, burmistrz czy wójt będzie musiał na jedną kadencję przerwać swoją działalność, to w bilansie ogólnym państwa wyjdzie to na dobrze, bo widać wyraźnie, że zwłaszcza w małych miejscowościach, biednych, gdzie nie ma terenowego przemysłu, wójt jest głównym pracodawcą. On skrzętnie wykorzystuje także politycznie tą swoją pozycję, co ma istotny wpływ na wynik wyborów samorządowych, na wynik utrzymywania się jego i pewnej jego grupy politycznej, bądź czasem wprost grupy interesów przy władzy. To widać wyraźnie po różnicy w wynikach między wyborami parlamentarnymi a wyborami samorządowymi wobec niektórych podmiotów politycznych. Kończąc ten wątek, chcę powiedzieć, że dziwię się, że wśród autorytetów związanych z tworzeniem, powstawaniem samorządu, wśród autorytetów o bez przypisanej prowiniencji politycznej nie pojawiają się ludzie, którzy by postulowali, iżby problem oczywistej niezgodności wyniku wyborczego z wolą wyborców poważnie zbadać. To nie jest problem polityczny, to jest problem matematyczny. Proszę Państwa, jeżeli rozmawiam z człowiekiem, który ma tytuł naukowy profesor statystyki i on twierdzi, że nie jest możliwe takie odchylenie od wielkiego badania Exit Poll, żeby dotyczyło tylko dwóch podmiotów politycznych uczestniczących w wyborach. W tym momencie Polskie Stronnictwo Ludowe uzyskuje wynik prawie 7% więcej niż badanie Exit Poll, a Prawo i Sprawiedliwość ponad 5% mniej. Różnica, która nie dotyczy wszystkich pozostałych podmiotów, w tym uczestniczących, we wszystkich pozostałych podmiotach Exit Poll dokładnie trafił, wynosi 40 mandatów w sejmikach. 40 mandatów w sejmikach w skali polskiej, a to oznacza, drodzy Państwo, że koalicja obecna rządziłaby nie w 15, tylko w 9. Tylko w 9, więc to całkowicie wypacza nie tylko wolę wyborców, ale da się dalekosiężne skutki. Analiza ta musi być
przeprowadzona w oparciu o ponowne przeliczenie głosów do sejmików, zwłaszcza w tych okręgach, gdzie dochodziło do skandalicznych przypadków, jak na przykład Śląsk, jak na przykład Wielkopolska, gdzie ilość głosów nieważnych no, przekracza granice przyzwoitości europejskiej, a może i azjatyckiej. I to rzuca bardzo poważny cień na dzisiejszą uroczystą chwilę. Proszę Państwa, chcę wreszcie odnieść się z taką pewną reintrospekcją historyczno-polityczną do pewnych sentencji zawartych w tej uchwale. Mianowicie, proszę Państwa, ja uważam, że ten pierwszy niekomunistyczny rząd, na który się powołujemy w uchwale, ma na swoich rękach bardzo poważny grzech, który sformułowany został politycznie jako gruba kreska. Gruba kreska, moim zdaniem, z której wynikają dalsze poważne konsekwencje, przede wszystkim brak lustracji i brak odsunięcia od steru władzy ludzi całkowicie zależnych od wschodniego hegemona. Tak, do dzisiaj w wysokim aparacie władzy są ludzie, którzy przysięgali w Moskwie. A w pierwszym okresie, aż się od nich roiło, nie zostały z nich oczyszczone służby specjalne, które wszak wiadomo są uszami i oczami każdego państwa. A jak ktoś nie ma uszu i oczu, które mu służą, to jest ślepy. I z tej ślepoty polityczno-historycznej wynikają dalsze fakty, jak masowe nagminne uwłaszczenie komunistycznej nomenklatury, jak prywatyzacja kapitałowa prowadzona przez ludzi, którzy nie dbali o narodowe interesy, robili to niezgodnie z tymi interesami, czy wreszcie negocjacje europejskie, które były prowadzone przez ludzi o mentalności postkolonialnej, a to wszystko wynikało właśnie wprost i pośrednio z owej grubej kreski. Kończąc ten wątek, chcę powiedzieć, że ten spór będzie się toczył w Polsce długo. Tak się składa, że dzięki grubej kresce z różnymi niewielkimi przemeblowaniami rządzą elity, które popierały ową grubą kreskę i popierają nadal i stworzyły wręcz z niej Biblię słusznego początku czy słusznego rodowodu naszej ojczyzny. Ja uważam, że trzeba się do tego także odnieść krytycznie. Co do samorządu wreszcie, o ile pierwsza reforma tworząca silne gminy i podmioty wojewódzkie była w moim przekonaniu bardzo dobrze pomyślana i ze wszechmiar udana, tak druga część reformy spowodowała wiele zjawisk niekorzystnych, które dzisiaj obserwujemy. Przede wszystkim ogromny wzrost zatrudnienia w samorządzie, ogromny wzrost zatrudnienia i utworzenie dziesiątek tysięcy, jeżeli nie setek tysięcy łącznie etatów o prowiniencji politycznej bądź zabarwionej politycznie. Są gminy, w których potworzyły się takie kliki, że nie ma cudów, żeby to ruszyć, bo działa mechanizm zastraszania. Ja nie mówię, że to jest zjawisko powszechne, ale istnieje, zwłaszcza w niewielkich gminach i w niektórych obszarach. I także zaczyna się gdzie dochodzi do zastraszania i terroryzowania ludzi w sprawach wyborczych. Jednakowoż trzeba powiedzieć, że nikt nie jest genialny i nie można było wszystkiego przewidzieć. Także to, że powstał samorząd i działa to bardzo dobrze, a to, że samorząd często nie działa w myśl tego, czego by oczekiwała większość Polaków, to źle, a już najgorzej, że wygrywają w cuglach ci prezydenci, którzy totalnie zadłużyli swoje miasta do tak potężnych rozmiarów, że następne pokolenia będą miały ogromne problemy z ich spłacaniem tych długów i nie będzie można zaciągać nowych kredytów, bo staną przed barierą nieprzekraczania deficytu budżetowego, co doprowadzi do całkowitego zachwiania ludzi w wierze, podstawowe jądro tego samorządu, mianowicie, iż tak skonstruowany samorząd jest lepszy niż samorząd oparty o całkowicie racjonalne zasady. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję bardzo, panie senatorze. Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora.